Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi, to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. I żeby tutaj nie mówić, w ostatnim odcinku wykoleiły nam się wagony. Znajdujemy się aktualnie na stacji AWN, gdzie naprawiliśmy swoją lokomotywę. Niestety pieniędzy nam nie wystarczyło. Mamy ich trochę mniej. Aczkolwiek, no niestety, trochę tak w sposób nie do końca uczciwy musiałem te pieniądze dodać. Tak, przyznaję się, ale gdyby nie to, to byśmy mieli przedwczesne zakończenie naszej serii. Więc chciałem tego uniknąć. Więc cóż, robimy tak, ajajaj, nie tak, nie tak, nie tak. Gdzie my aktualnie jesteśmy? Oczywiście nie tam, gdzie bym chciał być. Jesteśmy na torze, który się kończy kozłem oporowym. Trzeba się wycofać. No nie fajnie, nie fajnie. Cóż, cofamy. Nie ma co. Trzeba się streszczyć z lekka. Idźmy za zwrotnicą. Cyki, lecimy. Grunt to nie przedobrzeć. Dziewięćdziesiąt, pięćdziesiąt. Tutaj też będzie 50, czy ile? A tu jest 20. Nie róbmy sobie jajek, żeby znowuż nie skończyć tak jak ostatnio. Kawałek trasy jest jednak do przejechania. Mamy 50.
Teraz stąd wyjeżdżamy w lewo i w prawo. Żeby nie wjechać swoje własne wagony. Lewo jest, jest. O, na puste to idzie najlepiej. Gdzie stoją belki? Miejmy nadzieję, że damy radę w ogóle z tym ujechać dalej. Wtedy dalej są uszkodzone, ale na to nic nie byłem w stanie zaradzić zapewne. Ja nawet nie próbowałem, już aż tak nie oszukujmy. Ile szło schwacić, to szło. Chodziło o to, że nie było skąd stać jej lokomotywy wziąć, a tamtą słabą to tego na pewno nie uciągnął, nie? Rozumiecie, o co chodzi? I mam taką nadzieję, że drodzy Państwo, rozumiecie. Teraz tak, luzujemy tu. Mamy luz. Mamy luz. Dobra. W ogóle wyluzuje? Ta luzuje. Ale ile czasu to zajmuje? Mocno musiały być naciągnięte. Jedziemy. Kład napinamy i jedziemy. Nie ma co. Doprowadźmy do tego, co by się silnik nam przegrzał.
dobrze, no jakoś to jedzie. Ostatni raz wejdziemy chyba tak długi ładunek tą lokomotywą. To znaczy długi może być, byle nie taki aż ciężki jak te stalowe belki. Się chyba paliwo wlewa, jak się nie mylą. Tak cicho siedzę, bo się tutaj skupiam na tych bihajstrach. Trzeba odpowiednio za te dźwignie ciągnąć, żeby nic nie zepsuć. Idźcie tam jeszcze za trzakami. O, ludzi. Grunt to co by przez to SM przejechać, resztę to się ogarnie. Tam mogą być trochę inaczej rozjazdy poukładane niż by człowiek chciał. Też co za szybko tutaj jechać. Wiem sobie na wszelki wypadek kopię zapasową. Próbujemy się przewajchować na wyższy bieg. Damy radę tu coś jeszcze wycisnąć? Nie wiem, zobaczymy.
haczki blisko torów. Może coś tu się udało, jedziemy trochę szybciej. 5 na godzinę zawsze. Coś. Ktoś się pod górę zaczyna. Że wjeżdżamy pomału. O, plus 2-1, łomatko. Edukuj. Już jest na płasku, panie. To jest blisko. Już jest blisko. Jeszcze kawałeczek dalej. Malina, ciągnij. Dasz radę. I pójdziemy po pomoc, ale... Wierzę, że dasz radę. Wierzę w ciebie, wierzę. To wysiłek. Dobrze, idzie. Udało się. Jesteśmy. Jest ISM. Wjeżdżamy na wprost. Zaraz za SM w lewo. Ledwo co pod tą górę się udało. Jeszcze trochę i by mogło być krucho. Też pewnie by było jakiś na port i miasto towary. Już nic nie bierzemy, bo aż nie śledzimy, zarnie nam to idzie. A mi się obawiał, że już naprawdę nie dojedziemy. Nie mówić, co to jest 900 ton. Praktycznie. Ta lokomotywa uciągnie niby 2000 ton po płaskim, ale po 2% tylko 500. Też 900 to wiecie, na 1% jeszcze damy radę jakoś. Właścią. Dobrze w lewo jest, dobrze w lewo.
dobre to, że tu właśnie widzę podjazd pod górę. To jest 06. Nawet z tym zaczynają się lekkie problemy, a tam chyba jest jeszcze więcej. Łomatr. Tego nie przewidziałem, myślałem, że tu jest rurki cały czas. Plus 1,8. Nie, to już. Przez dupa jesteśmy skończeni. Z tym raczej rady nie damy. Tutaj będzie troszkę mniejsze, to zobaczę. Albo wziąć tam jeszcze jedną lokomotywę. Ile tutaj jeszcze? To przecież my tu będziemy jeszcze. Uhuhu. No to jest jeszcze kawał broni.
Jeszcze mamy lekki zapas temperatury, ale na razie jedzie. Dobrze. Jeszcze piasku mamy, no zobaczymy. My się nie poddajemy. Ukróćmy tego piasku. Dobra, już nie trzeba piachu, dajemy radę. A ja próbuję zmieniać biegu, nie? Ciśniemy to jak idzie. Co tutaj się dzisiaj wydarzyło. No już miałem iść po jeszcze jedną lokomotywę. Już się miałem po nią wybierać. Tylko deszcz nie zaczął padać. A daleko? Ci ciekawostka. Na czym ja stoję, jak ja wychodzę, to nie wiem. Dobrze, my w lewo. Ale tam będzie wyrównanie. Że został nam jeszcze porządny kawałek trasy, więc myślę, że resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w kolejnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.